Zapraszamy widzów na lipcowe wydanie programu Miedziowy Kwadrans. Dziś pokażemy, jak pracownicy oddziałów KGHM Polska Miedź, uprawiając sport, pomagają choremu dziecku. Później przejdziemy do ważnych informacji na temat nowego systemu sieci szpitali w Polsce, w którym znalazła się placówka Miedziowego Centrum Zdrowia. Pozostając w tematach medycznych, przedstawimy okulistę z MCZ, którego pacjenci wyróżnili złotym medalem za leczenie. Od zdrowia przejdziemy do sportu, prezentując drużynę piłkarzy KGHM Zagłębie Lubin, która w nowym sezonie zdobyła już pierwsze cenne punkty. Na koniec zapraszamy do Legnickiej Huty na garść technologicznych informacji. Na boiskach treningowych KGHM Zagłębie Lubin odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa KGHM Polska Miedź. Zorganizowano go po pierwsze z okazji 20-lecia debiutu akcji KGHM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Drugim ważnym celem rozgrywek było charytatywne przeznaczenie – pomoc chorej na białaczkę Julce z Koźlic. Mamy 12 drużyn, tak jak mówiłeś. Są tutaj nasze macierzyste, czyli ZG Lubin, ZG Polkowice Sieroszowice, ZG Rudna, oddział M6, zakład hydrotechniczny, ZWR-y, Centrala. Mamy dwie drużyny Kuprum, jedną z Wrocławia, jedną z Lubina. Ciekawostką naszego turnieju są atomówki, kobiety z Centrali. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle jak na kobiety. Myślałyśmy, że do udziału zgłosi się więcej chętnych drużyn kobiecych, no ale niestety zgłosiłyśmy się my tylko jako atomówki KGHM. Z mężczyznami, no jak sama pani widziała, idzie nam dosyć łatwo, nie powiem, dają nam fory i dzięki temu właśnie zdobywamy bramki. Najlepsi w turnieju byli piłkarze z zakładu hydrotechnicznego. Drugie miejsce zdobyli zawodnicy Polmieć Trans, trzecie górnicy z ZG Polkowice Sieroszowice. My jako centrala tutaj występujemy, możemy się poszczycić tym, że średnia wieku około 40, jesteśmy najstarszą drużyną, ale wydaje nam się, że poradzimy sobie z tym turniejem. Wiek tutaj nie odgrywa żadnej różnicy. Mamy charyzmę, mamy charakter i mamy też siły do tego, żeby stawić czoła również tym młodszym zawodnikom z naszego oddziału. Podczas rozgrywek wybierano też najlepszego zawodnika. Został nim Albert Muzeja z zakładu hydrotechnicznego. Miano najlepszego strzelca zdobył Grzegorz Nowak z Sierpolu, zaś bramkarza Mariusz Wieczorkowski z Polmieć Trans. Poza sportowymi zmaganiami była słodka aukcja, loterie i licytacje. Można było zdobyć atrakcyjne przedmioty, m.in. koszulkę reprezentacji Polski, szklaną tubę z procesu technologicznego ZWR, figurkę skarbka z ZGPS i wiele innych gadżetów. W sumie zebrano 6000 zł. Z miedziowych boisk przenosimy się do Szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, który znalazł się w sieci szpitali opublikowanej pod koniec czerwca przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Korzyść dla placówek w sieci jest wyraźna. Szpitale takie będą miały stały budżet. Nie będą musiały odnawiać kontraktu z NFZ co pół roku. Oznacza to w moim odczuciu spokojniejsze gospodarowanie środkami. System budżetowy zapewni nam to, że będziemy mogli planować więcej, że budżet będziemy znali na rok z góry, mam nadzieję, i że nie będziemy musieli występować w procedurach konkursowych. Wśród 45 placówek na Dolnym Śląsku szpital MCZ spółki należącej do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź jest jedyną prywatną placówką. Już pieniądze, które otrzymamy ryczałtem, będziemy otrzymywać na całość naszego funkcjonowania i to naszą rolą będzie, żeby te pieniądze dobrze zagospodarować, żeby wiedzieć, na co przeznaczyć i w których dziedzinach mamy przeznaczyć pieniądze w większej skali, a w których w mniejszej. MCZ znalazł się wśród 7 szpitali stopnia drugiego na terenie Dolnego Śląska. Są to szpitale z oddziałami chirurgii dziecięcej i plastycznej, kardiologii, neurologii, ortopedii, traumatologii narządu ruchu, urologii, otolaryngologii, okulistyki czy reumatologii.
Pozostajemy w MCZ, w którym ordynator oddziału okulistyki Jacek Galas otrzymał od pacjentów złoty medal za zasługi w leczeniu. O takie wyróżnienie wystąpili członkowie Związku Zawodowego Zakładu Emerycko-Rentowego MSWiA Okręgu Lubin. Doktor nie krył zaskoczenia. Tym bardziej jestem zaskoczony i bardzo miło, jak podkreśliłem wcześniej, to pierwsze moje znaczenie w mojej pracy zawodowej, w moim życiu zawodowym, dorosłym, a pracuję już 27 lat w tym zawodzie. Bardzo miło, że mogę pomagać. Szkoda, że nie mamy tych limitów większych. Niemniej jednak każdemu pacjentowi, który wymaga nagłej pomocy, my takie pomocy na oddziale okulistycznym udzielamy, w związku z tym staramy się jak możemy. O wyróżnienie okulisty z MCZ wystąpili emerytowani policjanci, którzy z racji wieku coraz częściej korzystają z pomocy doktora Galasa i jego personelu. Z racji już wieku i spotykania się z ludźmi wierzę w to, że jaki jest szef, taka jest o. I tutaj o dziwo jest naprawdę, cała obsługa jest bardzo miła i grzeczna w obsłudze tych ludzi, a byłem nam kilkakrotnie na oddziale i wiem, że są to ludzie naprawdę już schorowani i trudni w obsłudze i cały ten personel, i to chyba wynika z ordynatora zasług, są bardzo mili i uprzejmi. Fani piłki nożnej w lipcu wzięli udział w prezentacji pierwszej drużyny KGHM Zagłębie Lubin i ich sztabu szkoleniowego. W szeregach miedziowych pojawiły się nowe nazwiska jak Bartosz Kopacz i Alan Czerwiński jako obrońcy, Bartłomiej Pawłowski i Adam Matuszczyk jako pomocnicy oraz Jakub Świerczok jako napastnik. Za przygotowanie motoryczne zawodników w sezonie 2017-18 będzie odpowiadał Michał Chmielewski. Myślę, że jesteśmy gotowi na ten sezon i drużyna została ożywiona tymi transferami i naprawdę przyjdźcie, zobaczcie sami, przekonajcie się, bo damy z siebie na pewno wszystko i na pewno będzie ciekawie, jak to się mówi, będzie się działo, liczymy na was. Duże podziękowania dla zarządu KGHM Polska Miedź S.A., gdyż to oni są naszym największym partnerem i właścicielem klubu. Przed nami sezon zarówno w Ekstraklasie, jak i w meczach Pucharu Polski. Nie ukrywam, że bardzo liczę na wsparcie i mam nadzieję, że te trybuny na stadionie Zagłębie będą podobnie wypełnione jak dzisiaj Galeria Kuprum. Zarówno ja, jak i sztab szkoleniowy, ale przede wszystkim piłkarze potrzebują i bardzo, bardzo gorąco liczą na was dobing. Wspierajcie ich dobingiem, bo ciężko pracowali w okresie przygotowawczym i szczególnie ci nowi potrzebują dodatkowego ducha i dodatkowego wsparcia z waszej strony. W sezonie 2017 i 18 kapitanem drużyny został Lubomir Guldan, ale pod jego nieobecność fanów powitał Konrad Forenc. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, zresztą dla każdego, kto może mieć tą opaskę na ramieniu. Jestem tu w zastępstwie Lubomira, który jest prawdziwym kapitanem tej drużyny. Przy okazji, mając już mikrofon, dzięki za zeszły sezon w imieniu Lubomira, w imieniu całej drużyny. Bądźcie z nami na dobre i na złe. Widzimy się w Kielcach, a jak nie, to na pewno widzimy się wiadomo z kim w drugiej kolejce. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na Stadion Zagłębia. Nowy sezon dla piłkarzy KGHM Zagłębie Lubin póki co jest bardzo pomyślny. W dwóch pierwszych kolejkach miedziowi zdobyli maksymalne liczby punktów, pokonując najpierw Koronę Kielce, potem w derbowym spotkaniu Śląsk Wrocław, w którym bramkę na miarę 3 punktów w dodatkowym czasie dodanym przez sędziego zdobył nowy zawodnik Jakub Świerczok. Zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby odnieść tutaj pozytywny wynik. Natomiast takie są czasami mecze, gdzie
jedna sytuacja decyduje o tym, że albo wygrywasz, albo przegrywasz. I dzisiaj stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, jedną wręcz znakomitą. I cóż, boli. Boli, bo było zdecydowanie lepiej niż w meczu z Arką. Cieszę się niezmiernie, że ten mecz tak się zakończył. Myślę, że to taka nagroda dla nas za konsekwencje, wytrwałość i dobry dobór taktyki i środków do tego, co się działo i co się wydarzyło. Myślę, że fajnie zareagowaliśmy, podjęliśmy taką krytyczną decyzję o zmianie taktyki. Zmiana w przerwie dwóch zawodników na pewno nie jest łatwa. Ale zdecydowaliśmy się na taki krok. Chcieliśmy dać impuls drużynie. Taki wynik sprawia, że KGHM Zagłębie Lubin jest jedną z trzech drużyn ekstraklasowych z kompletem punktów w tabeli. W przerwie meczu prezes klubu Zagłębie Lubin S.A. Robert Sadowski wręczył na murawie zawodnikom rezerw upominki. Było to podziękowanie za awans do trzeciej ligi. Na koniec programu zapraszamy do Legnickiej Huty, która jest w trakcie realizacji ważnej inwestycji. Projekt polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych Huty Miedzi Legnica ze 120 tysięcy ton na 160 tysięcy ton miedzi katodowej rocznie. Inwestycja realizowana jest w dwóch zakresach. W tym jest budowa pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego i to jest jeden zakres, w ramach tego jest budowa pieca, w ramach tego zakresu jest rozbudowa, jest budowa maszyny odlewniczej oraz budowa odpylni, a drugi zakres to jest inny obszar huty, to jest Wydział Elektrorafinacji Miedzi i tam planowana jest rozbudowa zdolności produkcyjnych poprzez zmianę technologii z obecnej klasycznej technologii na technologię bezpodkładkową. W chwili obecnej trwają prace projektowe, są już podpisane umowy z wykonawcą dokumentacji i dostawcą pieca oraz karuzeli. Urządzenia te trafią do huty w kwietniu 2018 roku. Piec WTR jest nowoczesnym urządzeniem o wysokiej wydajności i efektywności. Do przetopu złomów o zawartości średnio 95% miedzi we wsadzie. Pierwsze fizyczne prace w ramach projektu to roboty rozbiórkowe, które ruszą w sierpniu tego roku. Prace zarówno projektowe, jak i realizacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Założone w harmonogramie terminy dotyczące prac projektowych zostały dochowane. Wybieramy w tym momencie wykonawcę prac rozbiórkowych, tak jak to pierwotnie zakładaliśmy. I tak jak pierwotnie zakładaliśmy, w okresie wakacyjnym planujemy rozpocząć prace rozbiórkowe. Jak do tej pory harmonogram jest dochowany i wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Właściwe prace związane z fundamentami pod nowe urządzenia rozpoczną się jesienią tego roku. Koniec budowy pieca WTR zaplanowano na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2018. Do końca lipca zakończony zostanie rozruch zimny pieca WTR. W sierpniu po testach funkcjonalnych w planach jest pierwszy wsad i wytop miedzi z tego pieca. Tą informacją kończymy dzisiejszy program i zapraszamy widzów na sierpniowy Miedziowy Kwadrans.